Bardzo serdecznie Państwa witam na dzisiejszej sesji. Sesja została zwołana na wniosek Zarządu Powiatu. Ja zaraz ten wniosek przeczytam, ale na początku oficjalnie sesję otworzę. Otwieram 65. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Wniosek zarządu wpłynął do mnie niedawno właśnie o zwołanie tej sesji. Ja pozwolę sobie ten wniosek Państwu przedstawić. Otóż na podstawie artykułu 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu wnioskuje o zwołanie w dniu 16 listopada 22 o godzinie 10 w sesji w sali Starostwa Powiatowego w Bartoszycach i proponuje zarząd następujący porządek obrad, czyli otwarcie obrad 65. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego, stwierdzenie prawomocności obrad, ustalenie porządku obrad, podjęcie uchwał w sprawach i tu będą dwie uchwały, czyli uchylenie uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego szpitala imienia Jana Pawła II w Bartoszycach za 2021 rok i druga uchwała to jest wprowadzenie zmian w uchwale 54 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 25 marca 2022 w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON w 2022 roku i zamknięcia obrad 65. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Uzasadnienie jest następujące, czyli powodem zwołania sesji w trybie artykułu 15 ust. 7 jest konieczność po pierwsze uchylenia wyżej wymienionej uchwały, której dotyczącej szpitala właśnie w jak najkrótszym terminie, co pozwoli na wybranie nowego podmiotu do badania sprawozdania finansowego, a następnie ponowne zatwierdzenie sprawozdania finansowego szpitala na 2021 rok, to będzie pewnie na którejś z kolejnej sesji oraz wprowadzenie zmian w podziale środków PFRON ze względu na dynamiczną sytuację zmieniającą się właśnie ciągle jakieś nowe dotacje, nowe przepisy i trzeba po prostu reagować. Żebyśmy mogli dalej procedować, powinienem sprawdzić w tej chwili obecność, czyli powinniśmy zobaczyć, czy jesteśmy wszyscy obecni, czy jest kworum, czy jest tylu radnych obecnych, żeby móc podejmować prawomocne uchwały. Dlatego bardzo proszę w tej chwili wszystkich radnych o potwierdzenie swojej obecności na posiedzeniu. Stwierdzam, Szanowni Państwo, że obecnych na dzisiejszej sesji jest 14 radnych. Nieobecnych jest 3, nieobecny jest pan Krzysztof Łuszczyk, pan Mirosław Olejnik i pan Zbigniew Szyszka, a to oznacza, że sesja może być, znaczy może być, będzie po prostu prawomocna, czyli możemy podejmować prawomocne uchwały. Wobec tego przechodzimy do dalszego procedowania. Otóż porządek sesji został Państwu przekazany, materiały do tej sesji również przy pomocy portalu e-sesja i wobec tego przechodzimy do kolejnych punktów, czyli otwarcie obrad już się odbyło, stwierdzenie prawomocności obrad również, ustalenie porządku obrad również, dlatego że porządek jest ustalony przez Zarząd Powiatu i podjęcie uchwał w sprawach, czyli przechodzimy do podjęcia uchwał w sprawach, czyli uchwała pierwsza, którą sobie tutaj pozwolę przeczytać, to jest uchwała numer 65 łamane na 300 łamane na 2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego szpitala imienia Jana Pawła II w Bartoszycach za 2021 rok. Na podstawie odpowiednich przepisów Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Uchyla się uchwałę numer 58 łamane na 277 łamane na 2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego szpitala
powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach za 2021 rok. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu i dyrektorowi szpitala imienia Jana Pawła II w Bartoszycach. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Uzasadnienie wszystkim jest panom radnym znane. Dlaczego tak robimy? Wobec tego myślę, że możemy przejść do głosowania. Wobec tego bardzo proszę, zadaję pytanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego jednogłośnie głosami wszystkich radnych obecnych na sesji przyjęła tę uchwałę do realizacji. Przechodzimy do drugiej uchwały. Jest to uchwała numer 65/301/2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale numer 54/257/2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON w 2022 roku. I tutaj na podstawie odpowiednich przepisów prawnych Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Ja może nie będę tym razem, jeśli pozwolicie państwo, czytał tej całej uchwały, dlatego że że ona jest dość długa, a jest znana wszystkim radnym treść tych uchwał. Po prostu sytuacja dynamiczna dotycząca funduszów z PFRON wymaga, jak państwo wiecie, takich zmian. Prawie na każdej sesji taką uchwałę się podejmuje, przynajmniej nawet na wielu sesjach. I jeśli nie zobaczę sprzeciwu, to przejdziemy do głosowania. Nie widzę sprzeciwu, wobec tego zadaję pytanie, kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały, kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, szanowni państwo, że Rada Powiatu Bartoszyckiego jednogłośnie głosami wszystkich radnych obecnych na dzisiejszym posiedzeniu przyjęła tę uchwałę do realizacji. Szanowni państwo, w związku z tym, że porządek obrad został w tym momencie wyczerpany, to zamykam obrady 65. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Informuję tylko, że najbliższa sesja odbędzie się 29 listopada. Dziękuję uprzejmie.